Włączę nagrywanie i zaczynając ten wykład chciałbym zaprosić Was do tego, żebyśmy przez moment się osadzili, żebyśmy zostawili zeszły tydzień za sobą i też chwilę skoncentrowali się. Jak lubię powtarzać, badania pokazują, że takie krótkie ćwiczenie uważnościowe przed wysłuchaniem wykładu pozwala lepiej się skoncentrować i pozwala więcej czerpać z procesu uczenia się, więc na początku poproszę Was, żebyście zajęli wygodną pozycję. Dobrze, żeby obie stopy skontaktowały się z podłożem. Kręgosłup był w miarę możliwości wyciągnięty, tak żeby pozycja naszego ciała wyrażała intencję do bycia uważną, bycia uważnym. Możemy zamknąć oczy lub pozwolić powiekom opaść swobodnie. Zacznijmy od wzięcia jednego głębszego wdechu i wydechu. Przez moment wyrównajmy oddech. Możemy w tym celu liczyć do 3 albo 4 przy każdym wdechu i wydechu. Nasza uwaga może odbiegać w kierunku myśli, wspomnień, zmartwień, marzeń, planów. Jeżeli zobaczycie, że tak się dzieje, to znaczy, że jesteście uważni i możecie skierować ją na powrót do liczenia i obserwowania oddechu. Możecie spróbować zauważyć, gdzie oddech czujecie najwyraźniej w ciele. Może to nos, albo gardło, może klatka piersiowa, czy brzuch. Oddychając już w tempie dla Was odpowiednim, prosto obserwujcie to miejsce w ciele, w którym oddech jest najwyraźniejszy. Czujmy, jak na nasze ciała działa grawitacja. Dzięki niej możemy spoczywać bez wysiłku w miejscach, w których siedzimy.
czujcie kontakt stóp z podłożem. To jak wasze ciało spoczywa w miejscu, w którym jesteście. Nasze umysły często błądzą, ale ciała są zawsze obecne. Możemy pozwolić, żeby nasze umysły, nasza uwaga spoczęła w ciele. Jeszcze rozszerzmy uwagę. Posłuchajmy dźwięków, które do nas docierają. Nie musimy ich nazywać ani oceniać. Po prostu zauważcie, jak każdy dźwięk zaczyna się, trwa i się kończy. Na koniec dajmy sobie chwilę czasu na to, żeby po prostu posiedzieć i obserwować to, co się dzieje. Nie musicie się starać, nie chcieć niczego osiągnąć. Żeby po prostu siedzieć i obserwować oddech albo słuchać dźwięków. Pamiętajcie, że ilekroć wasza uwaga będzie chciała odbiec i czymś się zająć, zawsze możecie delikatnie skierować ją do oddechu, dźwięku czy ciała. Na koniec weźmy jeden głębszy wdech i wydech. I przyjrzyjmy się trochę zagadnieniu, jak można dialog motywujący wykorzystywać w pracy z osobami, które mają obniżony nastrój lub przeżywają lęk. Trochę wpierw ujawnienia, disclosure o sobie, w takim sensie, żeby było też jasne, z jakich pozycji będę opowiadał wam o połączeniu czy rozszerzeniu dialogu motywującego w terapii zaburzeń emocjonalnych, szeroko pojętych. Moja ścieżka naukowa czy rozwojowa zaczęła się od tego, że skończyłem filozofię i obroniłem doktorat z filozofii. Mówię o tym, że na pewno dlatego, bo na pewno zmienia to mój sposób patrzenia czy podejście na pomoc psychologiczną. Nie jest to ściśle patrzenie takie psychologiczne, co być może będzie wyraźne w trakcie tego warsztatu, tego wykładu czy tej prezentacji. Następnie przeszedłem z sukcesem 4-letnie szkolenie terapii poznawczo-behawioralnej z certyfikatem.
Natomiast później zaczęło mnie coraz bardziej ciągnąć do terapii humanistycznych, szeroko pojętych. Zainteresowałem się dialogiem motywującym i zostałem jego trenerem, jak wszyscy wiemy. Jednym z głównych inspiratorów dialogu motywującego jest Carl Rogers, terapeuta humanistyczny par excellence. I później prawdopodobnie to połączenie dialogu motywującego i terapii poznawczo-behawioralnej skierowało mnie w stronę trzeciej fali terapii behawioralnej, szczególnie terapii akceptacji i zaangażowania, ACT, akronim angielski, czy szerzej kontekstualnych nauk o zachowaniu. I to właśnie będę wykorzystywał w trakcie tej prezentacji, to znaczy będę starał się Wam pokazać, jak dialog motywujący możemy łączyć właściwie z trzecią falą terapii behawioralnych czy z behawioryzmem i jak to może być pomocne w leczeniu zaburzeń emocjonalnych, to znaczy zaburzeń nastroju czy zaburzeń lękowych. Tutaj też na pewno będą inspiracje z terapii klasycznej, terapii poznawczo-behawioralnej, no bo to wszystko gdzieś pewne jakoś w miarę blisko, plus minus siebie leży. Jeżeli myślimy o dialogu motywującym, no to wiemy, że jednymi z podstawowych pojęć w tej metodzie jest język zmiany i język podtrzymania. Mówiłem już o tym, że Miller i Rowling inspirowali się Carlem Rogersem, no i rogeriańska myśl terapeutyczna, no to jest myśl podążania za pacjentem, za klientem, za tym, co on mówi, pogłębiania rozumienia tego, co mówi. Miller i Rowling trochę to zmodyfikowali, to znaczy stwierdzili, że podążanie owszem, ale to podążanie dobrze, żeby miało pewien kierunek, no i ten kierunek ma właśnie wyznaczać wydobywanie języka zmiany i tonowanie języka podtrzymania. I ten język zmiany i język podtrzymania był bardzo wyraźny tak naprawdę w pierwszych zastosowaniach dialogu motywującego, to znaczy w terapii czy w pomocy osobom uzależnionym. Tak? Jeżeli mamy do czynienia z osobą uzależnioną, to ten język zmiana i język podtrzymania jest bardzo dobrze widoczny. Język zmiany to będą te wszystkie wypowiedzi, które będą o zaprzestaniu czy ograniczeniu korzystania głównie z substancji psychoaktywnych, ale też angażowania się w jakieś zachowania, które na dłuższą metę mogą przynieść nam szkodę. A język podtrzymania to będzie język, który będzie podawał wszystkie powody albo motywacje do tego, żeby utrzymać status quo, żeby niczego w swoim używaniu na przykład substancji psychoaktywnych nie zmieniać. No i badania pokazują i Miller i Rowling, to co Miller i Rowling wcześniej twierdzili, że im więcej tego języka zmiany, tym większa skłonność do modyfikacji swoich zachowań w tym kierunku, czyli do ograniczenia uzależnienia czy ograniczenia innych zachowań, które potencjalnie mogą być szkodliwe. No i pamiętając o tym, żeby zacząć stosować dialog motywujący w pomocy osobom borykającym się z zaburzeniami emocjonalnymi, musimy po prostu zastanowić się, co będzie językiem zmiany i językiem podtrzymania w przypadku osób przeżywających silny smutek, czyli innymi słowy, jakie zachowania ten smutek mogą podtrzymywać albo wzmacniać, to będzie język podtrzymania, a jakie zachowania w momencie, gdy jesteśmy smutni, mogą pomagać nam ten smutek lepiej znosić albo ograniczać. No i wypowiedzi o tych zachowaniach, motywacja do takich zachowań będzie wówczas językiem zmian. No i podobnie jest w zaburzeniach lękowych, jakie zachowania osób, z którymi pracujemy, będą te lęki podtrzymywały albo zwiększały
a jakie zachowania będą je wygaszały. Generalnie możemy powiedzieć, że w każdej sytuacji każdy z nas ma do wyboru różnego rodzaju zachowania. I pewne zachowania będą dążyły, napisałem tutaj w cudzysłowie, do zdrowia, a pewne zachowania będą dążyły znowu w cudzysłowie do choroby. Tutaj też takie wytłumaczenie, dlaczego mówię, że napisałem to w cudzysłowie. W trzeciej fali terapii behawioralnych, czy zwłaszcza w kontekstualnym behawioryzmie, lubimy powtarzać, czy trochę przeciwstawiać się patologizacji ludzkiego cierpienia, to znaczy i badania naukowe pokazują, że to cierpienie psychiczne jest bardzo powszechne, że na przykład być może aż 20% z nas doświadczy czegoś, co można by być, mogłoby być nazwane zaburzeniem depresyjnym, tak? Czyli co piąta osoba w ciągu swojego życia będzie przechodzić coś, co może być nazywane zaburzeniem depresyjnym, a jeszcze więcej z nas z całą pewnością dozna bardzo silnego smutku w ciągu swojego życia. Podobnie jest z zaburzeniami lękowymi, więc możemy myśleć o tych zachowaniach, że są to zachowania dążące do zdrowia albo do choroby, ale możemy też myśleć, że to są, w każdej sytuacji możemy zachować się w sposób adaptacyjny. Co to znaczy adaptacyjny? W taki sposób, który jest zgodny z naszymi wartościami, z naszym światopoglądem, naszymi potrzebami, albo w sposób sprzeczny, dezadaptacyjny z tymi chorobami, z tymi wartościami, potrzebami, pragnieniami, chęciami. Tak? I naszym celem, prowadząc dialog motywujący, pracując z osobami o obniżonym nastroju czy przeżywającymi silny lęk, jest wyróżnić te zachowania, które będą adaptacyjne w ich sytuacji, i te zachowania, które będą dezadaptacyjne. Jeżeli to zrobimy, no to już mamy jasno określony język zmiany, język podtrzymania. Generalnie rzecz biorąc, wiemy, co robić i w którą stronę iść. Jeszcze trochę chciałbym opowiedzieć Wam o zachowaniu z takiej perspektywy bardziej behawioralnej, czy z perspektywy radykalnego behawioryzmu, jak mówimy w trzeciej fali terapii behawioralnych. Po pierwsze, w trzeciej fali terapii behawioralnych rozumiemy zachowanie bardzo szeroko. Nie tylko to, co mogę zaobserwować, na przykład to, że wykonuję teraz ruch dłońmi, ale również to, czego Wy nie możecie zaobserwować, a jest dostępne jedynie subiektywnie mnie, czyli też moim zachowaniem, jest na przykład przeżycie tremy, którą przeżywam teraz, gdy mówię do Was te słowa, albo myślenie, które dzieje się w mojej głowie. Tak, czyli zachowanie może być intersubiektywne, niedostępne, ale być może może być również tylko subiektywnie dostępne osobie, która się zachowuje. Tak, ja teraz coś myślę, czyli w jakiś sposób się zachowuję, ale wy do tego dostępu nie macie. Jest to dostępne jedynie mi subiektywnie. I dalej twierdzimy, że żeby zrozumieć zachowanie, trzeba poznać jego funkcję oraz kontekst. No i jeśli chodzi o funkcję zachowania, to w behawioryzmie mówimy, że one są dość proste. To znaczy każde zachowanie, funkcją każdego zachowania jest albo dążenie do satysfakcji, albo unikanie nieprzyjemności. A czym jest ów kontekst danego zachowania? No wyobraźmy sobie taką sytuację, że opisuję Wam takie zachowanie, że idę na zakupy, żeby ugotować obiad. Oczywiście funkcją tego zachowania prawdopodobnie jest dostarczenie mojemu organizmowi jakiś kalorii, jakieś zrobienie tego, tak, no, zjedzenie czegoś. Natomiast wciąż nie jesteśmy w stanie zrozumieć dokładnej funkcji tego zachowania, jeżeli nie poznamy dokładniejszego kontekstu. No, jeden kontekst może to być taki. Robię to, ponieważ zostałem sam w domu i muszę to zrobić. Jestem trochę wściekły, zły i powiedzmy jeszcze, że w tym pierwszym zachowaniu idę na zakupy, żeby ugotować obiad, i kupuję 3 butelki wina. Szerszy kontekst tej sytuacji jest taki,
Robię to, ponieważ zostałem sam w domu i muszę zrobić obiad. Jestem tym sfrustrowany, zły i kupuję 3 butelki wina, żeby sobie z tym poradzić. Jak je wypiję, mój nastrój z pewnością się poprawi. Ale to samo zachowanie, kupno 3 butelek wina w trakcie zakupów na obiad, może zmienić swoją funkcję i swoje znaczenie, jeżeli zmienimy kontekst. Na przykład na taki. Robię to, ponieważ zaprosiłem szefa na obiad. Zobaczcie, że w tym drugim kontekście moje przeżycia, moje emocje z tym związane będą zupełnie inne niż pierwsze i funkcja kupowania tych 3 butelek wina będzie zupełnie inna niż w pierwszym przypadku. Tak, 3 butelki wina na kolację z szefem są już zupełnie innymi butelkami niż na samotną kolację, gdy wyjechała moją rodzina. Ale ten drugi kontekst znów możemy poszerzyć. Tak? Inaczej pewno będę się czuł na tych zakupach i z inną intencją będę kupował to wino, gdy szef jest moim dobrym znajomym i się lubimy. No, funkcja tutaj zachowania tego będzie fajnie, spędźmy czas, napijmy się, rozluźnijmy, będzie miło. Ale może być to również tak, że to nasze pierwsze spotkanie, pracuję w tej firmie od miesiąca, jestem, to Amerykanie mają takie pomysły, trochę ten slajd jest ściągnięty od Amerykanów, którzy zapraszają swoich szefów często na obiad. No i tutaj funkcja tych 3 butelek wina może być między innymi też taka w moim przypadku, że ma ono służyć temu, żeby obniżyć poziom mojego napięcia w trakcie tego pierwszego spotkania. Gdy szef jest moim dobrym znajomym, dążę do satysfakcji, w drugim przypadku mogę bardziej unikać przykrości wynikających z przeżywania niepokoju. Ale trzeci kontekst będzie też inny. Pracuję w tej firmie od 2 lat i staram się o awans. Być może wtedy funkcją mojego zachowania nie jest w ogóle picie wina, tylko funkcją mojego zachowania jest dostanie tego awansu. I mówię o tym wam po to, że to jest bardzo ważne, że dokładne poznanie kontekstu pozwala nam tylko ocenić funkcję danego zachowania, no i ocenić, czy to zachowanie jest adaptacyjne, czy jest dezadaptacyjne, czy przybliża mnie do moich celów, czy raczej od tych celów mnie oddala. I dalej trochę o behawioryzmie, tak, który jest tak naprawdę teorią uczenia się. No i behawioryści mówią, że naszym zachowaniem steruje to, co się po nim dzieje. I sterować nim mogą zarówno konsekwencje krótkoterminowe, jak i długoterminowe. W przypadku tym, w którym zaprosiłem szefa, bo pracuję w tej firmie od miesiąca i chcę go lepiej poznać i lepiej się wdrożyć i kupuję to wino między innymi po to, żeby pozbyć się lęku, no to moje zachowanie napij się wina w konsekwencji krótkoterminowej będzie miało redukcję niepokoju, czyli ta konsekwencja krótkoterminowa z pewnością będzie wzmacniać moje zachowanie, to znaczy będzie powodować, że w przypadku przeżywania niepokoju to zachowanie może częściej się pojawiać, to znaczy częściej, żeby poradzić sobie z niepokojem, mogę sięgać po wino. Ale naszymi zachowaniami sterują również konsekwencje długoterminowe. No i w tym przypadku omówianym, krótkoterminowo mój niepokój się zmniejszył po winie, ale następnego dnia budzę się rano i nie dość, że mam kaca, to jeszcze bardziej się niepokoję i denerwuję, bo jak wiemy, w sytuacji odstawiennej alkoholu ten lęk i niepokój może się wzrastać. Czyli konsekwencje długoterminowe będą raczej moje zachowanie wygaszać. To konkretne zachowanie. No i jak się zastanawiamy nad tymi konsekwencjami krótko- i długoterminowymi, to wiemy po pierwsze, że krótkoterminowe mocniej wzmacniają czy wygaszają nasze zachowania. Tak, one są bliżej tego zachowania, łatwiej się kojarzą z tym zachowaniem,
więc są silniejszymi wzmacniaczami czy wygaszaczami zachowania, tak? Czyli silnie unikanie lęku za pomocą alkoholu może mocno wzmocnić moje zachowanie i doprowadzić do nadużywania tego alkoholu. I często te konsekwencje polegają faktycznie na unikaniu nieprzyjemnych doświadczeń i mogą wzmacniać zachowania dezadaptacyjne, ale też warto pamiętać, że często takie zachowania, które są wzmacniane konsekwencjami krótkoterminowymi, mogą być racjonalnym wyborem w środowisku niestabilnym. Louise Hayes, jedna z terapeutek akceptacji i zaangażowania, zauważa bardzo sensownie, że takie dezadaptacyjne zachowania wśród młodzieży, jak zachowania przestępcze, branie narkotyków itd., itd., w środowisku niestabilnym, w takim środowisku slumsów, w środowisku typu gang itd., one mają racjonalne źródło, ponieważ to są niestabilne środowiska, w których nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości, czy generalnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, ale ta przyszłość jest tak zmienna, że w takim niestabilnym środowisku już w ogóle o tym mowy być nie może i w takim niestabilnym środowisku często motto, czy życie zgodnie z mottem żyj szybko i umrzyj młodo może być całkiem racjonalnym wyborem i wtedy przekonywanie takich uczuć młodych ludzi, że nie wiem, zamiast brać narkotyki lepiej się uczyć, bo jak będziesz się uczył, to pójdziesz na studia, a ten młody człowiek w ogóle o studiach marzyć nie może, wydaje się idiotyczne i bez sensu i bez zmiany kontekstu tego zachowania na bardziej stabilny, trudno przekonywać taką osobę do tego, żeby nastawiła się na konsekwencje długoterminowe. I te konsekwencje długoterminowe, nasze zachowanie może być nimi sterowane tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy istotami rozumnymi i mamy rozwinięty język. Tak? To znaczy w trakcie danego zachowania i po tym zachowaniu konsekwencje, które już wydarzyły się dużo, dużo po, ja jestem w stanie za pomocą języka i skojarzeń dopiero połączyć z samym zachowaniem. Bardzo często te konsekwencje długoterminowe są związane z naszymi celami i wartościami, z tym, jacy chcielibyśmy być. Częściej wzmacniają zachowania adaptacyjne i dobrze działają w stabilnym środowisku. Też to rozróżnienie konsekwencji krótko- i długoterminowych pozwala nam w pracy pokazywać, że zresztą robimy to w dialogu motywującym, wzbudzając na przykład ambiwalencję, gdy zastanawiamy się, jak zachowanie problemowe ma się do wartości. Tak? Zachowanie problemowe zawsze krótkoterminowo jest wzmacniane tymi konsekwencjami, ale być może odniesienie go do wartości, czyli do konsekwencji długoterminowych, spowoduje w naszych klientach, w ludziach, z którymi pracujemy, pewną ambiwalencję i przeniesie ich uwagę z tych konsekwencji krótkoterminowych na ich wartości, na ich cele, czyli na konsekwencje długoterminowe i w tej perspektywie to konsekwencje długoterminowe zaczną sterować ich zachowaniami. No i jeśli chodzi o sytuację smutku i lęku, to jeśli spojrzymy na niej za pomocą takiej behawioralnej analizy zachowania, to bardzo często w sytuacji smutku i lęku, przeżywania smutku i lęku, naszym pierwotnym zachowaniem jest zrobienie czegoś, żeby zapobiec temu smutkowi czy temu lękowi. Tak? Czyli na przykład jest mi smutno, bach, kładę się do łóżka, owijam się w kocyk i staram się nic nie robić. Na chwilę smutek mi przechodzi. W przypadku lęku, na przykład lęku społecznego, zostałem zaproszony na imprezę, ale mój lęk jest tak duży i umysł krzyczy, o nie, nie, zrezygnuj, zostań w domu. Konsekwencje krótkoterminowe obu tych zachowań są takie, że odczuwam ulgę, a więc ta ulga będzie wzmacniać moje zachowanie. Natomiast w
konsekwencji długoterminowej może pojawić się takie uczucie, takie przekonanie, że jestem nieudacznikiem, do niczego się nie nadaję, no i w ogóle przez to nie żyję zgodnie z tym, jak chciałbym żyć. I te konsekwencje długoterminowe mogą być awersyjne, mogą prowadzić do wygaszania. W klasycznej terapii behawioralnej, poznawczo-behawioralnej w podobny sposób mówimy o błędnych kołach, takie błędne koło w depresji. Mam takie przekonanie, jestem dzieckiem czy młodym człowiekiem, mam takie przekonanie o sobie, że jestem głupi, zbliża się klasówka, sytuacja. No ale no, po co mam się uczyć na klasówkę, skoro jestem głupi, więc może lepiej, bardziej racjonalnie jest położyć się do łóżka. No jasne, że jak się nie uczę i położyłem się do łóżka, no to mogę dostać jedynkę, co wzmacnia moje przekonanie, że jestem głupi, tak? Czyli ta konsekwencja długoterminowa powoduje dalsze obniżenie nastroju, no i wpadam w błędne koło, czy takie błędne koło w depresji, nikt mnie nie lubi, więc wyłączam telefon, ale mogę nawet nie wyłączać telefonu, tylko po prostu przestaję kontaktować się ze znajomymi, z przyjaciółmi, zaczynam słuchać smętnej muzyki w łóżku, a potem dziwię się, że nikt ze mną się nie kontaktuje. Tak? Tutaj warto pamiętać, że bardzo silnym predyktorem i rzeczą, która podtrzymuje depresję, jest brak kontaktów międzyludzkich, zwłaszcza jeżeli jesteśmy, im młodsi jesteśmy, tym te kontakty międzyludzkie są dla nas ważniejsze, ale im dla starszych też są bardzo ważne i odcięcie od tych kontaktów międzyludzkich bardzo nas udepresyjnia. Tutaj warto też może zwrócić uwagę, że czas lockdownu, czas zamknięcia, czas pandemii powoduje generalnie rzecz biorąc, że nasze zachowania przestają być wzmacniane, no boż ileż można siedzieć w domu i czerpać przyjemność z kolejnego spotkania na Zoomie czy na innej platformie internetowej. Poza tym nasze mózgi przestają rozróżniać, co jest przyjemnością, a co nie jest przyjemnością, jeżeli większość przyjemności i pracy dzieje się przed komputerem. Więc coraz mniej nam się chce, coraz mniej się zachowujemy i nasze nastroje mogą się przez to pogarszać. No i co zrobić, żeby przełamać te błędne koła, tak? No starać się pacjentów czy klientów przekierować z tego, ze sterowania konsekwencjami krótkoterminowymi na długoterminowe. No i w przypadku depresji taką podstawową metodą pracy jest aktywizacja behawioralna. Brzmi strasznie, ale pomysł jest bardzo prosty, to znaczy nawet jeżeli się źle czuję, ale będę w stanie coś zrobić, to być może po tym, jak coś zrobię, to poczuję się trochę lepiej. Nie chodzi o to, żeby poczuć ekstazę czy radość, tak? Tylko poczuć się trochę lepiej, że mimo tego, że się tak źle czuję i bardzo źle o sobie myślę, jestem w stanie wyjść z domu z psem na przykład i wyprowadzić tego psa. Tak? Może to sprawić mi odrobinę satysfakcji. I generalnie rzecz biorąc, pomysł behawiorystów, ale też terapeutów poznawczo-behawioralnych z depresją jest taki, że nasze emocje są związane z emocjami. I pierwsze, co może pomóc osobom pokrążonym w depresji, to takie zobaczenie, że mimo tego, że są smutne, to ten smutek nie utrzymuje, nie jest cały czas taki sam, ale się zmienia, faluje. Tak? Więc jeżeli poprosimy daną osobę, żeby dokładnie opowiedziała nam o swoim tygodniu i o tym, jak się czuła, czy o swoim dniu, czy jeżeli obserwujemy nawet na sesji, że ten nastrój się zmienia, pozwala to pokazać, że ten smutek nie jest cały czas taki sam, że są lepsze i gorsze momenty, tak? A pamiętajcie, że jeżeli w ogóle przeżywamy jakieś silne emocje, to nasz umysł bardzo lubi podpowiadać, że to się nigdy nie skończy, że to będzie trwało tak wiecznie, że przestajemy zauważać, że emocje cały czas się zmieniają. No i już jak odkryjemy wspólnie z osobą, z którą pracujemy, że ten nastrój się zmienia, możemy zastanowić się, co ona robi, gdy ten nastrój jest lepszy i gdy ten nastrój jest gorszy. Jeżeli uda nam się złapać taki związek, tak, że jeżeli na przykład mimo tego, że bardzo źle się czuję, bo
nie wiem, przeżywam rozstanie i najchętniej leżałbym w łóżku i płakał cały dzień, to może jak spotkam się mimo tego rozstania z przyjaciółmi, to będę czuł się lepiej niż jak zostanę w łóżku i zacznę płakać. Tak? Jeżeli złapiemy takie zależności, no to będziemy mogli motywować klientów naszych czy osoby, z którymi pracujemy, do tego, żeby zachowywały się w taki sposób, który zapewni im trochę lepszy nastrój. Tutaj jest taki przykładowy wykres nastroju, tak? W którym dniu czułeś się najlepiej, w którym dniu czułeś się najgorzej. Możecie korzystać z takich wykresów, można to tylko po prostu omawiać. Tutaj macie też ten wykres ze skalowaniem. Pamiętajcie, że tutaj to skalowanie subiektywne nastroju, to nie chodzi o to, że dostajemy, nie wiem, prawdziwą odpowiedź, że mój nastrój był na 5 czy na 4, tylko chodzi o to, żebyśmy uczyli się znajdować różnice w tym nastroju, to, że ten nastrój płynie tak naprawdę. No i w klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej mówiliśmy, że aktywizacja behawioralna no, polega na planowaniu pewnych przyjemności. I tutaj też warto pamiętać, że mam bardzo dużo różnych przekonań czy mitów na temat przyjemności. Tak? Na przykład, że przyjemności muszą być wielkie i spektakularne. Przyjemność to jest wyjazd na Malediwy, a jeżeli coś nie jest wyjazdem na Malediwy, to przyjemne być nie może. Tak? Oczywiście to jest mit i staramy się uczyć ludzi, z którymi pracujemy, że przyjemnym może być napicie się kawy i przepłukanie gardła. Ta kawa jest pyszna, mogę to zauważyć. Tak? Nie musi to być nic wielkiego czy spektakularnego. Mamy często też taki mit, że zaplanowane przyjemności się nie liczą, że muszą być one spontaniczne, przez przypadek się zdarza. Jeżeli coś się zdarzy w sposób zaplanowany, to na pewno nie będzie przyjemne. Że przyjemności muszą przychodzić łatwo, to jest w ogóle taki mit, który przeżywamy na temat motywacji. To znaczy my mylimy motywację z chęcią do działania. Że jestem zmotywowany, gdy chce mi się coś zrobić. Oczywiście w wielu przypadkach jest to totalna bzdura. Pomyślmy o tym, że nie wiem, mam napisać trudny artykuł albo mam napisać pracę licencjacką czy pracę magisterską. No oczekiwanie na taki dzień, że w pewnym momencie opanuje mnie taka chęć, że będę musiał wbić się obydwoma dłońmi w fotel, bo tak bardzo będę chciał biec do komputera, żeby zacząć coś pisać, jest prawdopodobnie nieracjonalne. Jak będę siadał do pisania, nie będzie mi się chciało. Będę mógł się bać, będę mógł przeżywać różne nieprzyjemne rzeczy tak naprawdę. Nie chodzi o to, żeby tego nie było i że to ma przyjść łatwo. Natomiast jak usiądę do tego komputera i napiszę dwie strony, to być może satysfakcja i przyjemność przyjdzie dopiero po, a nie przed. Podobnie jest z takimi rzeczami jak wyjście rano na trening albo inne rzeczy. Wcale nie musi nam się chcieć wychodzić rano na trening, ale jak mimo to wyjdziemy, potrenujemy, to pewno po treningu będziemy się czuć lepiej niż rano. Tak? Czy też te takie mity czy przekonania na temat przyjemności, które warto omawiać z ludźmi, że na przyjemność to jest coś, co trzeba sobie zasłużyć. To jest taka znana metoda wychowawcza. Najpierw odrób lekcję, a później zrób coś przyjemnego. Moi młodociani klienci dość słusznie mówią, ale ja już wtedy nie będę miał siły na przyjemności. Tak naprawdę to jest do chrzanu. Ja najpierw chcę trochę odpocząć i zrobić coś przyjemnego, a mogę później usiąść do lekcji. Tak? Czy przyjemność to marnowanie czasu, albo w ogóle przyjemność sama w sobie jest zła. Jeżeli ja robię coś, co jest przyjemne, to znaczy, że robię coś złego. Używając dialogu motywującego, tą aktywizację behawioralną możemy rozszerzyć, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o przeżywanie przyjemności, ale może chodzić o przeżywanie wartościowego życia tak naprawdę, mimo tego, że odczuwam duży smutek. I spotkanie z przyjaciółmi może wcale nie będzie aż tak przyjemne, ale wciąż będzie zgodne z moimi wartościami, takimi jak, nie wiem, współpraca, bycie z kimś, bliskość. Tak? Czy jeżeli przeżywam depresję, to mimo to
jestem w stanie być może zaangażować się w jakieś działanie, bo moją wartością jest właśnie, nie wiem, uczciwość. Jeżeli cię do czegoś zobowiązałem, to jestem w stanie to zrobić. Tylko tutaj też ważne, żeby te wartości nie podsycały, czy podążanie za tymi wartościami nie podsycało mojego zaburzenia depresyjnego, ale pozwalało mi się zaktywizować i zrobić coś, co jest zgodne ze mną i odczuć satysfakcję, że mimo tego, że może jest źle, to jestem w stanie prowadzić to wartościowe życie. Tutaj też przyjemności, wartości łączą się jeszcze z takim pojęciem jak wdzięczność, żebyśmy uczyli osoby, z którymi pracuję, poszukiwania takich chwil, za które mogę być wdzięczny mimo wszystko, tak? Mogę bardzo cierpieć z powodu rozstania i jednocześnie odczuć wdzięczność z tego, że tak pięknie świeci słońce na zewnątrz i jest piękna pogoda na przykład. Praca z wartościami też pozwala, takie pytania do pracy, tak? Gdyby mój lęk społeczny zniknął, albo moja depresja zniknęła, co mogłabym robić, co chciałbym robić, tak? Za co cenią cię twoi przyjaciele, czego oni by chcieli? Wyobraź sobie swoje kolejne urodziny i są zaproszeni goście i gratulują ci, wygłaszają mowy pochwalne. Czego oni by ci gratulowali? Tak? Ostatnie pytanie jest też bardzo ważne, ponieważ często i my, ale też i ludzie, z którymi pracujemy, uczymy albo nie rozróżniamy tego, co z jednej strony nazywało się wartościami deklaratywnymi i przeżywanymi, czy takimi, czy jak mówimy w terapii akceptacji i zaangażowania pomiędzy regułą pewnego postępowania, moją prawdziwą wartością. No bo jeżeli na przykład zostałem przyuczony do tego i wmówiono mi, że moją wartością ma być pomaganie innym ludziom, a celem zostanie lekarzem, no to jeżeli będę w to tą drogą podążał, to nie będzie moja wartość, no to mogę mieć z tym trudny problem. Pomoc w odróżnieniu, co jest dla mnie wartością, a co jest dla mnie regułą postępowania, mogą być pomocne takie pytania, że wyobraź sobie, co byś robiła na bezludnej wyspie, kiedy nikt nie patrzy, jakby innych nie było, jakby inni cię nie oceniali, to w którą stronę chciałbyś ty dążyć, co byś wtedy robiła. Tak, czyli jeżeli podstawowym narzędziem pracy w leczeniu czy w pomocy osobom zmagającym się z obniżonym nastrojem jest aktywizacja behawioralna, no to teraz zastanówmy się o ludziach, którzy zmagają się z lękiem. Po pierwsze, ci ludzie często mają takie dwa przekonania, które wzajemnie mogą występować wzajemnie albo się wykluczać, że po pierwsze nie wolno się bać, jeżeli się lęk to szaleństwo i muszę zrobić wszystko, żeby uniknąć tego lęku. Jak się pojawia ten lęk, to jest coś złego. Albo drugie przekonanie, że trzeba się bać, jeżeli się lękam, to mogę zapobiec niebezpieczeństwu. To przekonanie idzie tak ręka w rękę z takimi przekonaniami, jak nastaw się na najgorsze, przewiduj najgorsze scenariusze, najwyżej lepiej się rozczarować pozytywnie niż negatywnie. Albo jeżeli ja przerabiam, czy nastawiam się na te najgorsze scenariusze, to mogę im w jakiś sposób zapobiec. Tak? No i pod wpływem tych przekonań, a zwłaszcza tego przekonania, że nie wolno się bać, zaczynamy angażować się w różnego rodzaju zachowania zabezpieczające, jak mówi terapeuci poznawczo-behawioralne. To są wszystkie zachowania, które mają zapobiec katastrofie, które mają zapobiec odczuwania lęku, ale paradoksalnie one podtrzymują zastany problem. No a dlaczego tak jest? No po pierwsze, wyobraźmy sobie osobę, która boi się wampirów i co noc zakłada na szyję sznur czosnku i faktycznie wampiry nie przychodzą. Ale jak ją przekonać? Ale cały czas wierzy, że te wampiry są, no i nie przychodzą tylko dlatego, ponieważ mam czosnek na szyi. Jak można przekonać tę osobę, że wampirów nie ma i że może jej strach jest nieracjonalny? No, trzeba ją przekonać do tego, żeby zdjęła
czosnek z szyi i naraziła się na to, zobaczyła, czy ten wampir przyjdzie, czy nie. To jest jedyny sposób, żeby zobaczyć, czy tych wampirów nie ma. Oczywiście jest to sposób niebezpieczny, to znaczy wystawiający nas na lęk, no bo ten wampir faktycznie przyjść może. Nie jest to w końcu w 100% wykluczone. W powyższym przykładzie czosnek był zakładaniem tego sznura czosnku było zachowaniem zabezpieczającym. I dlaczego zachowania zabezpieczające mogą podtrzymywać problem? Ponieważ po pierwsze, niektóre z nich mogą zaostrzyć objawy somatyczne lęku. Jeżeli zaczynam się bać i staram się szybko oddychać albo kontrolować oddech, może to doprowadzić do hiperwentylacji i zwiększyć mój poziom lęku i niepokoju. Tak? Im bardziej też wiemy, staramy się kontrolować myśli, tym tych myśli jest więcej. Postarajcie się przez moment pomyśleć o różowym słoniu. Nie myślcie o różowym słoniu. Każda próba niemyślenia o różowym słoniu wywołuje tego różowego słonia do tablicy. On się przed nami pojawia. Tak? Im bardziej staram się coś kontrolować, tym to bardziej się nasila. Poza tym zachowania zabezpieczające mogą prowadzić do błędnych wniosków. To znaczy to, że nie ma skutku tego, czego się boję, zostaje przypisane zachowaniu zabezpieczającymi, a nie temu, że może nie było się czego bać. Tutaj przykład wampiry, czosnek. Tak? Często zachowanie zabezpieczające może być związane z poszukiwaniem otuchy, ale powiedz mi, że nic złego się nie stanie, powiedz mi, że się uda i tak dalej, i tak dalej. Takie zachowanie też może zwiększać poziom mojego lęku, no bo ja cały czas myślę o tym, że może się coś nie udać. Tak? Szukając otuchy cały czas kieruję swoją uwagę na to, czego się boję. No i wreszcie mogą zatruwać interakcje społeczne, tak, jeżeli boję się innych ludzi, cały czas siedzę ze wzrokiem utkwionym w telefon, no to faktycznie mogę wyjść na dziwaka z którymi, czyli może się wydarzyć to, czego się tak naprawdę boję, że ludzie myślą, że jestem jakiś dziwny. Niefajnie. No i wiemy, te wszystkie zachowania zabezpieczające są zachowaniami oddalającymi nas od zdrowia, no a co może nas do zdrowia w przypadku lęku przybliżyć. Tak naprawdę terapia lęku jest bardzo prosta. Po prostu, jeżeli się czegoś boimy, to musimy to zrobić. A wtedy najczęściej zobaczymy, że nie było się czego bać. Jeżeli stoję na brzegu basenu i boję się, że woda będzie zimna i jednocześnie lubię pływać, no to mój strach może spowodować, że nigdy do tego basenu nie wskoczę. Ale mogę wskoczyć i narazić się na początkową nieprzyjemność kontaktu z zimną wodą, żeby później odkryć przyjemność pływania. Podobnie jest na przykład z fobią społeczną. Jeżeli ją odczuwam, mogę zostać w domu i zachowanie zabezpieczające mój poziom lęku spada, ale nie mogę korzystać wtedy z kontaktu z innymi ludźmi, angażować się w te kontakty. Stoję cały czas na brzegu basenu. Tak. Unikanie doświadczenia, generalnie rzecz biorąc, prowadzi też do takich problemów, które możemy opowiedzieć ludziom, z którymi pracujemy, za pomocą takiej metafory, która jest metaforą hodowli tygrysa. Wyobraźcie sobie, że budzicie się rano, otwieracie oczy i słyszycie spod drzwi waszego mieszkania takie miau, miau. Otwieracie drzwi i patrzycie, że jest tam piękne, malutkie tygrysiątko, które miauczy żałośnie i na pewno jest głodne. Może zdarzyć się tak, że jak jesteście empatycznymi, dobrymi ludźmi, to pomyślicie sobie, Holender, wezmę tygryska, dam mu mleczka, nakarmię go, jest taki biedny, malutki. Dajecie mu mleczko, jest fajnie, tygrysek jest słodki, wychodzi za drzwi, ale następnego dnia sytuacja się powtarza. Znowu budzicie się rano, jest miau, miau. Wy znowu wstajecie, znowu mleczko, tylko w pewnym momencie tygrys zaczyna mieszkać z wami. Na początku wciąż jest spoko, tylko tygrys rośnie, rośnie, rośnie i ze słodkiego tygrysiątka zaczyna być wielkim tygrysem, który już nie miałcza, robi i zaczynacie się bać, że jeżeli nie dacie mu tego, czego chce, to zaraz was pożre. I z unikaniem jest identycznie jak z hodowlą tygrysa. Jeżeli nie nauczyłem się na klasówkę z fizyki i na nią nie pójdę,
Super pomysł. Uf, uf, nie ma jedynki. Dobra, poprawię kiedy indziej. To mogłoby być, mieć sens. Ale jeżeli będę opuszczał lekcję fizyki przez miesiąc, to mój tygrysek zaczyna przypominać tygrysa. Coraz bardziej boję się wrócić na tą lekcję fizyki. Mam coraz więcej zaległości i mój lęk zamiast maleć rośnie i zaczyna sterować moim zachowaniem. Tak, czyli tutaj też zobaczcie, że w tej historii o unikaniu to jest też trochę historia o kontekście. Tak? W samym unikaniu nie ma nic złego, ale jeżeli staje się stałym sposobem mojego reagowania na problemy, to może prowadzić mnie do przykrości i niefajnych rzeczy. No i przeciwieństwem unikania jest ekspozycja, to znaczy zrobienie tego, czego klient się boi i poproszenie tego klienta o powstrzymanie strategii zabezpieczających i po pierwsze zobaczenie, że ten lęk mija, a po drugie skorzystanie z prawa habituacji behawioralnego, to znaczy jeżeli angażuje się w sytuacje, które wywołują jakieś emocje silne, no to za kolejnym razem te sytuacje będą powodować mniejszy poziom lęku społecznego, lęku. No i tutaj taki przykład eksperymentu behawioralnego z 17-letnim pacjentem, który przerabiałem swobią społeczną, tak? Wyszliśmy na ulicę, to była zima i ja miałem założoną czapeczkę tekturową, urodzinową, no i ten pacjent, ten chłopak był bardzo tym przejęty, że ludzie będą nas wytykać palcami, będą się z nas śmiać, że on sobie nie poradzi z lękiem. No, oczywiście w większości przypadków te przekonania się nie sprawdziły, a nawet jak się ktoś z nas zaśmiał, to okazało się, że nie jest to aż tak nic strasznego, jak ten pacjent przewidywał. I pamiętajmy też, że takie twórcze zadania ekspozycyjne zapadają w pamięć, są skuteczne. One nawet nie muszą być sztuczne, te ekspozycje mogą być związane z wartościami, no bo każdy z nas może przeżywać poziom właśnie jakiegoś lęku, niepokoju, no ale to ty wybierasz. Czy wolisz wystawić się na lęki, zrobić coś wartościowego, czy uniknąć lęku, stracić kontakt ze swoimi wartościami. W każdej sytuacji spotykamy się z takim wyborem. I ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, że też mowa wewnętrzna i wewnętrzny krytyk, możemy trochę o nich myśleć jako języku zmiany, języku podtrzymania, no te wszystkie autokrytyczne opisy, to traktujemy jako język podtrzymania, taki język, który odsuwa nas od wartości, a takie wszystkie afirmatywne, dowartościowujące samoopisy czy opisy świata jako język zmiany, tak, czyli wzmacniamy w naszych klientach, tak, oni mówią, dam radę, mogę sobie poradzić, zrobiłem coś dobrego i staramy się wygaszać, tonować ten język podtrzymania, ten język wewnętrznej krytyki, czy mówiąc innymi słowy, staramy się wzmacniać taką część współczującą wobec samych siebie, no i osłabiać tą część krytyczną. No i to był wykład na temat dialogu motywującego w połączeniu z terapią poznawczo-behawioralną, w połączeniu z trzecią falą terapii behawioralnych, ale też mam nadzieję, że on trochę pokazał, że po prostu wyróżnienie tych zachowań, powiedzmy, wciąż prozdrowotnych, po prostu pozwala nam stosować dialog motywujący w pracy z zaburzeniami nastroju. Dziękuję bardzo i wyłączam nagrywanie.